Uwielbiamy modę i nowinki z nią związane. To zawsze oznacza coś nowego, choć niekoniecznie od razu oryginalnego. Z pewnością to, co modne, stanie się w dużej mierze popularne. Jednak moda językowa, co trzeba wyraźnie zaznaczyć, nie jest korzystnym zjawiskiem. Jak mówi wybitny językoznawca profesor Andrzej Markowski, młodość, mądrość i władza – oto pożądane cechy, których rzekomo nabywamy, posługując się wyrazami modnymi. Moda językowa to nadużywanie pewnych słów, stosowanie ich niemalże przy każdej okazji. W każdej epoce mamy do czynienia z wyrazami, które z jakichś powodów są ekspansywne i wypierają bliższe i dalsze, tak wartościowe synonimy. Choćby jeszcze wiele lat temu takim modnym wyrazem był przymiotnik wiodący używany zamiast precyzyjnych określeń główny, czołowy, przodujący. Takimi słowami wytrychami obecnie są na przykład przymiotniki wysoki, głęboki i szeroki. Zastępują wiele różnorodnych określeń. Na przykład zamiast wszechobecnego słowa szeroki możemy użyć wielu innych sformułowań, nawet około 20, takich jak obszerny, przestronny, duży, wielki, rozległy, rozłożysty, wielostronny, wszechstronny, rozmaity, różnorodny, zróżnicowany. Z kolei zamiast określenia głęboki mogą pojawić się słowa bezdenny, przepaścisty, przepastny, otchłanny, niezgłębiony. Jeżeli mówimy o głębokim kolorze, to intensywny, nasycony, silny, mocny. Zamiast głęboki żal, to żal prawdziwy, szczery, autentyczny, niekłamany. Jeżeli zaś mówimy o głębokiej analizie, to analiza może być dogłębna, niepowierzchowna, wszechstronna, wnikliwa, dociekliwa. Jeżeli odnosimy się do głębokiego kryzysu, poważny, skomplikowany, zasadniczy, gruntowny, kompletny czy totalny. Młodzież wręcz uwielbia słowo fajny, choć ponoć badania potwierdzają, że najbardziej rozpowszechniony jest leksem super. Słyszymy wokół: to był fajny nastrój, fajna zabawa, fajny film, fajna propozycja czy też fajna dziewczyna. Można jednak, a nawet wręcz trzeba zastąpić ten frazes wieloma innymi określeniami. Na przykład zamiast wyświechtanego, nadużywanego słowa fajny powiedzieć cudowny, doskonały, fenomenalny, idealny, pierwszorzędny, rewelacyjny, świetny, wspaniały, wyborny, wyśmienity, znakomity. Od razu robi się ciekawiej. Zwróćmy uwagę na to, że używanie jednego słowa na określenie wszystkiego, co robimy, czego doświadczamy, co przeżywamy, w istocie zmniejsza precyzję wypowiedzi. A przecież chodzi o to, żeby odpowiednie dać rzeczy słowo, jak mówił Cyprian Kamil Norwid. Niejednokrotnie prowadzi też do trudności czy kłopotów w komunikowaniu się. Trzeba również wprost powiedzieć, że taki schematyczny język świadczy również o ubogim leksykonie, czyli zasobie słownictwa rozmówcy. To zaś niestety przekłada się na niską ocenę intelektu danej osoby. Dlatego, jak mówi jeden z autorytetów językoznawczych, profesor Jan Miodek, praca nad językiem jest zatem najefektywniejszą pracą nad myślą, nad naszym intelektem. Wyrazy modne są niezwykle ekspansywne, wręcz nieznośnie natrętne. Dlaczego? Powodów jest co najmniej kilka. Mianowicie mało obyci językowo użytkownicy asekuracyjnie powtarzają jedno określenie, aby się przypadkiem nie skompromitować w rozmowie, nie popełnić błędu. Posługują się pewnym schematem, ale bezpiecznym dla siebie. Niekiedy imponują nam pewne określenia, które usłyszeliśmy w mediach i sądzimy, że używanie tych słów jest walorem, a nam przydaje mądrości. Dotyczy to zwłaszcza zapożyczeń, głównie z języka angielskiego. W ostatnim czasie niezwykłą karierę robią słowa like, lajkować, image, event. Bardzo często modne językowo są wyrazy ze stylu naukowego, urzędowego i publicystycznego, na przykład eskalować, na szczeblu, konfrontować, zabezpieczyć, kompetentny, kompleksowy, generalny, spektakularny, optować. Ich stosowanie wzmacnia przekonanie użytkownika o polepszaniu swojego wizerunku i podnoszeniu prestiżu społecznego. Jednak nadużywanie tych słów jest odbierane jako manieryczne i tym samym irytuje adresatów komunikatu. Szukanie synonimów w celu przeciwdziałania modzie językowej jest pewnym wysiłkiem, ale bardzo opłacalnym. Nasza wypowiedź nie będzie odbierana jako monotonna, banalna, nie będzie potraktowana jako bezwartościowy komunikat.
Jak powiedział jeden z językoznawców poznańskich, Bogdan Walczak, język to nie klawisz, lecz cała klawiatura. Dlatego wydobądźmy z naszego języka wszystkie tony.